Cześć, Manko. Witam, witam widzowie. Dzień dobry, dzień dobry, cześć, Manko. Coś mi na noś wyskoczyło. Czekajcie, kupa. Eee, użyjemy tego kupa. Ma, Make-upu. Make-up zrobimy. Tylko czekaj, kupa. Dobra, i teraz czekaj. Jak to się robiło? To robiłeś tak. Tak. O. Dobra. I teraz. O, ku... Ale to mi odbija teraz od skó. O, Kurwa. no, okay. kur... no wygląda, że się teraz jakimś kremem u Poczekaj. Ała, sykur do oka to jeszcze wsadziłem. No, żeż kurwa. Ała. No, to nie jest o ze mnie, kurwa. Fit influencerka. W poniedziałek, godzina 16. Giveaway. Przedmiotów od Logitecha. Rzeczy od Logitecha będą rozdawane dla was. Eee, w jaki sposób one będą rozdawane? Chyba zrobimy wszystko. Wszystko taśmowo, od razu wszystkie rzeczy rozdamy po kolei. Bez jakichś rozdzielaczy, wydłużaczy, zbędnych, tak mi się chyba wydaje. No i co? No i, no i na pewno jeszcze będzie tak: będzie jeden giveaway na Instagramie. Pojawi się Reels, którego będziecie musieli polubić, i będziecie musieli po skomentować po prostu. Jeden pojedynczy niewulgarny komentarz, oczywiście, e, żeby, żeby tam nie było jakiejś dziwnej próby zwiększenia głosów, ponieważ i tak bot i maszynka, który będziemy używać, i tak będzie. Co będzie? I tak no i tak będzie patrzyła na ilość komentarzy twoich. No i tyle. Ten nowy spaku to goat je... No zobaczymy, nie. Niezły oki. Kurwa, jeszcze z nowych releaseów powiem wam dziwnie, dziwnie mi się patrzy na tego nowego Kiniego Zimera. Jakby sama nuta jest. No fajna, ale ten refren, w sensie co mam na myśli? A bo, bo ja wam to po prostu puszczę, k***a, co? Że jakby ta nuta generalnie jest kurwa zajebista, nie? Tylko że ten refren, on jest taki koncertowy, że na dłuższą metę jak ja bym tego słuchał, to by mnie poło chyba. Nie wiem, siedzisz, siedzisz w gierkę, ku, siedzisz, grasz w ligę i chłopci w tle nawija, furia, 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 furia" to masz chęć przyjść monitor z pięści. A tak to generalnie, no fajne jest Śpiewa jak multiplecek, ale z pustą torbą furia, furia, No bo... i właśnie i gdyby mi to teraz chciało na sągli i bym słyszał zapętlone furia w kółko to bym się kur... w się. Stiltowałoby mnie to. Fure, 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 fure. Wchodzę na plan i tam zawsze jestem pierwszy. Ja jest wersy. Tak, bez kapy. Ten instrumental jest naprawdę kurwa jednym z lepszych, jakie w życiu słyszałem. I to tak bez kapy. Ten instrumental jest kurwa wyjebany w kosmos. Jest jakoś tak, jakoś ten kurwa flecik mnie łapie dobrze. Dobra, poka tego szpaka, bo to spaku no szpaku to jest niesamowity banger. ten spaku. Ja nie jestem słuchaczem spaka, także proszę brać to pod uwagę, jeżeli powiem, że no to mi nie siedział, Dzięki. Pusty pokój, ale płyty diamentowe, wyprzedane kluby fury luksusowe, mógłbym grać też... Fajne to było, fajne to było, daję łapkę w górę, fajne! Wiecie jaka byłaby najcudowniejsza rzecz dla nas jako użytkowników, generalnie, gdyby weszło 7-Eleven do Polski? Ale już uwaga, byłaby niesamowicie dobra rzecz dla nas jako użytkowników, ale mega sprawa jako dla pracowników Żabki, ponieważ... Gdyby weszło 7-Eleven do Polski i zaczynałoby odnosić całkiem duży sukces, to myślę, że byłby całkiem spory procent szans na to, że zarząd, za zarząd Żabki po prostu zarządzi, że Żabki już nie będą od 7 do 23, tylko będą po prostu 2-4 na 7. Żeby po prostu wybić 7-Eleven, bo dużym argumentem za 7-Eleven jest to, że po prostu ono jest całodobowe, nie? Ale no nie chciałbyś być pracownikiem Żabki i siedzieć ku... W żabce o trzeciej w nocy. No wątpię. No wątpię, żebyś wolał. Ja uważam to wszystko za takie nie wiem czy wy macie podobne, ale ja uważam, że stacje benzynowe i ceny na stacjach benzynowych są w pewnym rodzaju fair exchange. Stacja benzynowa jest 24 7, więc rozumiem, że cena jakiegoś produktu jest trochę droższa niż w pozostałych sklepach. No bo jest to dla mnie fair, nie rozumiecie o co mi chodzi. Ja kupuję trochę do drożej, ale w ogóle mam możliwość dokonania tego zakupu o godzinie, nie wiem, czwartej w nocy. Nie to co w innych sklepach. Dlatego jest to dla mnie fair. No i ciekaw jestem, czy gdyby żabka była 24 7, to czy ceny byłyby mega wy? W górę, tak jak na stacjach benzynowych, ze względu na to, że musisz utrzymać wszystkie lokale. No, kur. w całej Polsce, nie? Ej, a ja mam teraz. Ja mam pytanie, i to jest kompletnie w żaden sposób nie jest uszczypliwość, bądź jakaś próba zaczepki. Poszeli Potero, przepraszam, po Cete gra okno. A Potero? Co on gra Potero na no, Mirku? Też okno? W sensie Mida? Chodzi Mida. Aha, no dobra, czyli. no dobra, okej. Okay. No po prostu byłem ciekaw, bo faktycznie on cały czas kryje to okno, no. Nieważne, kiedy wejdziesz na jego stream, to on faktycznie kryje to Dziękuję okno, bardzo. no. Dzień dobry. No to pokazuje, nie? Kurwa, you wish. Zobacz Cześć, jestem Kamil. Jestem Kamil. Moim pasem są narkotyki. O. I gotowanie bezdomnych psów. <laughs> to dzik. A we wtorek na automaty. Wkręciłam mojego chłopaka, że. Brakuje mi u Freeza tych takich, wiecie, fajnych pranków, typu zesrałem się komuś na dom, prank. Strasznie mi tego brakuje. Ostatnio, ostatnio, pro, ostatnio, prowadziliśmy z Oliwią dyskusję na temat cycków Wersow. No i z, faktycznie jej no. Bo mi Oliwia tłumaczyła, że Wersow nie zrobiła sobie cycków jakby. Bo są jakby dwa rodzaje kładu, można to tak nazwać? No że jest albo taki okrągły. Że jest po prostu taka jakby półkula Albo jest taki, że od dołu się zaczyna normalnie, a potem jest taka łezka No i 95% kobiet bierze tą łezkę Bo to wygląda naturalnie No a wersow, no u niej wygląda jakby się jej wsadził dwie piłeczki tenisowe, no Nie wygląda to dobrze Zbiczek3 rzuca 100 witzów Sprawdzisz proszę, patrz gdzie byłem w poniedziałek O kurwa Wiz był w Explosion. Ja też muszę kiedyś pojechać do Explosion. Też muszę kiedyś pojechać do Explosion i zrobić sobie zdjęcie pod Explosion, nie? Ja p dole. Też muszę kiedyś pojechać i zrobić sobie zdjęcie pod Explosion. No, muszę sobie kiedyś zrobić zdjęcie pod Explosion, nie? <grym> Ale widzę, że tu byliśmy w jakiejś takiej. porannej godzinie chyba, nie? Bo tutaj. Bo, bo. Bo z tego co wiem, Explosion jest otwarte tylko chyba. Explosion jest kiedy otwarte? Czwartek? Piątek? Sobota? I to jest chyba od 22 do 6, czy coś takiego. Gdzie to jest? W Warszawie, chyba na łęce? Nie pamiętam. Ej, bajdały, o co chodzi z tą chmurką? Ta chmurka wygląda, jakby ją burza pierdolicała. W sensie piorun. O co chodzi z tym psem? Czym on wygląda ja on tak strasznie? Chmurka jest na coś chora. To o chorych zwierzętach mowa. Wiecie, że ten piesek. Boże, piesek Kotek. no Wiecie, że on nie żyje. Zmarł chyba wczoraj. O ten. ten. No, Wczor wczoraj, wczoraj czy przedwczoraj zmarł? Mega szkoda. W ogóle zauważymy jakąś taką dziwną zależność, że jak zwierzątka się robią jakieś mega, szyb mega viralowe, to po krótkim czasie umierają. Nie wiem, czy to zauważyliście. Wiadomo, nie wszystkie, nie? Bo ten Doge na przykład, pieseł, no to miał 16 lat. Ale te kotki to strasznie szybko umierają po tym, jak się robią viralowe. Ten Kevin na przykład, też, też ten kotek TikTokowy szybko umarł. Szkoda strasznie. W poniedziałek mam pierwszą rozmowę o pracy, jakieś porady. No, i ja na swoją pierwszą rozmowę o pracę, no co ja tam zrobiłem? Przyszedłem, powiedziałem, że mam 16 lat, jestem uczniem. Chciałem tu pracować yy, dorywczo w wakacje, bo no babę bym sobie chciał komputer kupić. No, i babka mówi: Jasne, spoko, już na następny dzień pracowałem praktycznie. <laughs> Więc mniej więcej tak to wyglądało. Bo ja poszedłem do swojej pierwszej pracy, jak kończyłem, kończyłem tam yy, jedną klasę w technikum. Tam mi został jeszcze, tam mi został jeszcze miesiąc, miesiąc około szkoły I ja powiedziałem do mamy tak. Mamuś, bo ja mam dobre w miarę oceny, mam zajebistą obecność, to weź mnie zwolnij już z tego ostatniego miesiąca szkoły, bym se poszedł do pracy. No Nie. i se poszedłem. Ale chciałeś dwójkę. Ale daj trzy. Lolczak00 rzuca 20 zł. Tak zeruje konto. Dobra, to zeruj. No i co, no i co? No i przez za swoją, za swoją pierwszą wypłatę, bo pracowałem pierwsze, w, te, w tym czerwcu pracowałem 14 dni, pół miesiąca pracowałem. Za te 14 dni dostałem 1390 złotych, bodajże, i kupiłem wtedy pierwszą klawiaturę mechaniczną. To był jakiś tam SPC Girgiej K530 na niebieskich switchach i ten monitor, na którym mnie aktualnie, znaczy na którym mam wyświadom obs To jest Samsung, jakiś tam zakrzywiony 144 Hz Full HD. No i ja go kupiłem, bo na nim w, na Play'aku grałem, nie? Po prostu na Play'aku grałem na tym monitorze No i potem pracowałem dwa miesiące wakacji I łącznie wtedy zarobiłem koło sześciu tysięcy Wiadomo, że tam troszeczkę pieniędzy wydałem na jakieś chipsy, yes. coś tam Ale chciałeś dwójkę Ale daj się. <laughs> 0, 0, Dziękuję, Lolczak, za osiem dysek Dziękuję ślicznie, bardzo dziękuję Już nawet nie wiem, już nawet nie wiem jak mam dziękować po prostu, bo... Tyle, ty, tyle tego wysłałem, już nawet nie wiem jak, nie wiem jak, jak... Nie wiem, jak podziękować, żeby nie wyjść na buca. No, ale wracając. No, wydałem. Zarobiłem tam koło 6000. Tam, wiecie, troszkę wydałem na jakieś jedzenie. Typu, jak, jak byłem w pracy, to sobie kupiłem jakiegoś seven Daysa czy coś tam. No i tam łącznie wtedy kupiłem swój pierwszy komputer. To był okolice chyba 2018 roku. Końcówki. I to był. E, tam był GTX 1080 i piątka 8600K. 16 GB RAMu. Jeszcze coś tam. No i wydałem na ten komputer 5800 zł. No i uważam, że to był Niesamowicie dobry wynik. W 2018 roku jako 16 latek zarabiać 3000. Uważam, że to jest dużo zarabiać miesięcznie. Dziękuję bardzo. Hello, Nie jestem żadnym krętaczem, ale dziękuję za 16 miesięcy. W filmu, w którym zahaczałem o kwestii streamerów, pojawiały się komentarze ludzi, którzy pytali dlaczego ktoś w ogóle to ogląda. Dlaczego ludzie oglądają streamy? Ludzie, którzy oglądają streamy, to w dużej części są ludzie, którzy albo potrzebują dostarczyć sobie trochę dopaminy, na przykład robią sobie jakiś tam rzecz w tle i odpalają sobie stream w tle? Po prostu. Że na przykład, nie wiem, kremu se remontuje TikToka i po prostu se ogląda w tle. Yy, dobra, co mówiłem? A. No, że jak ktoś z was sobie robi coś w tle, to lubicie sobie odpalić streamka, bo jest, bo jest bardzo dużo widzów. Ja, wie, ja wiem o was widzowie, ja was pamiętam i was również bardzo szanuję. Że jest bardzo dużo widzów, którzy nawet na przykład siedzą, oglądają ten kanał od kurwa 3 lat, a nie napisali ani jednej wiadomości. Jest dużo takich widzów, jest bardzo dużo takich widzów, którzy po prostu sobie siedzą i nigdy w życiu nawet wiadomości na tym czacie nie napisali. Ja również o tych widzach pamiętam i bardzo im dziękuję, że są. To jest jeden rodzaj widza. Drugi rodzaj wiza to jest taki, który sobie siedzi na czacie i powiedzmy, mniej więcej rozmawia ze mną jak z kolegą, mimo że jest to w pewnym sensie re relacja parasocjalna, że jakby wy mniej więcej mnie traktujecie jako kolegę, mimo że ja nie, nie wiem o was dosłownie praktycznie nic. Eee, no i generalnie ludzie oglądają Twitcha, bo no albo dostarczacie sobie w jakiś sposób po prostu dopaminy, do mózgu, że jak, ogląd jak coś robicie, to odpalacie sobie w tle. Albo druga jest taka sprawa, że po prostu jesteście społecznymi k***ami i wolicie pisać XDD u swojego ulubionego streamera. Bo nie macie kolegów i nie rozmawiacie z nimi w tym czasie na Discordzie. Jee, yeah, lecę w gdyś zimna no Jee, yeah, nikotyna mi doprawia prawiat Czarno, w zachodzie białek tyle się wyróżniam z tyle nie wyszczutaj noc. Zakopana pośród wszystkich i ciężko wyjść na zewnątrz, musi pomóc cią.